Sukcesem zakończył się trzydniowy festiwal życia zorganizowany z okazji ukończenia remontu Nyskiego Domu Kultury. Zróżnicowany program i gwiazdy telewizyjnego show zapewniły dobrą frekwencję. Szczegóły już za chwilę, 10 czerwca, Michał Baraniewicz. Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. 7 goli w Odmuchowie. Derby dla czarnych. Nawałnice nad naszym regionem. Po wczorajszej nawałnicy w powiecie nyskim doszło do licznych miejscowych podtopień. Gwałtowny deszcz uszkodził drogi, strażaków wzywano do zalanych piwnic i usuwania skutków opadów deszczu. W całym województwie od wczoraj strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi intensywnymi opadami, które mogą potrwać do środy. Za nami trzydniowy festiwal życia, zorganizowany przez Nyski Dom Kultury z okazji ukończenia remontu placówki. Działo się naprawdę wiele. Od piątku do niedzieli na scenie plenerowej oraz wewnątrz odnowionego NDK-u czekały na odwiedzających warsztaty muzyczne i taneczne, a także spektakle oraz koncert Filharmonii Opolskiej. Już w piątkowe popołudnie chętni wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez uczestników programu telewizyjnego Taniec z Gwiazdami, Magdalenę Soszyńską-Michno i Rafała Maseraka. W tańcu towarzyskim najważniejsza jest ciężka praca, bo to są godziny po prostu zrobione na sali. Pracujemy z takimi ludźmi, więc tak naprawdę nie zaskoczyło to nas w ogóle i cieszymy się, że tacy ludzie też w jakiś sposób chcą i w jakiś sposób uczestniczą właśnie w takich warsztatach. Uwielbiam taniec, tańczę. Taniec towarzyski bardzo mi się podobało. Super energia. Wieczorem impreza przeniosła się na scenę plenerową. Widzowie obejrzeli pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Szkoły Tańca Nowomex oraz hipnotyzujący spektakl I'm Dream, I'm Flying. Przygotowany przez nyskiego choreografa Ludwika Chrecińskiego we współpracy z formacją taneczną CS Crew z Wrocławia. Jako gwiazda wieczoru wystąpili artyści warszawskiego teatru Capitol w swoim spektaklu Lady Fosse 2. Po spektaklu niełatwo było im pożegnać się z widownią, więc sprawili Nysanom niespodziankę i urządzili mały kurs tańca dla wszystkich. Krok do staw, krok do staw, krok do staw, krok do staw. Stryk w dół! W sobotę już od rana Nyski Dom Kultury był otwarty dla wszystkich. Mamy przyprowadziły swoje pociechy na warsztaty tańca dla najmłodszych, z kolei młodzi DJ-e pod okiem instruktorów z NDK DJ School zgłębiali tajniki miksowania. Od rana w powietrzu unosił się hip-hop, bo wielkimi krokami zbliżała się Nyska Flava. Jeszcze w południe jeden z jej jurorów, B-Boy Hucher, dał zgromadzonej młodzieży niezłą lekcję tańca. Uczestnicy poprowadzonych przez niego warsztatów ćwiczyli w pocie czoła, ale z pasją. Nyska Flava, czyli pierwszy nyski turniej tańca breakdance, okazał się strzałem w dziesiątkę. Na scenie działo się wiele, a pełni energii prowadzący Maka i Sierber nie pozwalali nikomu się nudzić. Ukraińscy zwycięzcy festiwalu, grupa F-Packings, nie kryli sympatii do nyskiej publiczności. Na resztę wieczoru scenę zajęli Wojtas ze Wzgórza Japa 3 oraz Eldo, a także ich przyjaciele, którzy kontynuowali taneczne popisy. Z kolei niedziela należała do najmłodszych. Ulica Chodowieckiego zamieniła się w wielki plac zabaw, ale bawiły się nie tylko dzieci. Kolorowemu szaleństwu dali się ponieść także rodzice. No jest super, zabawa jest super, impreza jest dla dzieci, można z atrakcji skorzystać. Po południu na scenie zaprezentowały się grupy taneczne na co dzień związane z NDK-iem, m.in. DNA, Flame, Shanae. Wieczorny finał festiwalu upłynął natomiast w bardzo poważnej atmosferze, gdyż na scenie koncertowej Nyskiego Domu Kultury wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej. Jesteśmy zachwyceni, mało mamy takich koncertów. O, rewelacja, bardzo się podoba. Jak widać, kultura w Nysie ma się dobrze, a chętnych do obcowania z nią nie brakuje. Ostatnie wydarzenia dotyczące przebudowy zarządu powiatu nyskiego oraz z pewnością mnogość lokalnych mediów zainspirowała Klub Platformy Obywatelskiej do zorganizowania briefingu prasowego. Podczas spotkania, które odbyło się w minionym tygodniu na 1,5 godziny przed sesją Rady Powiatu, politycy przedstawili oświadczenie z listą zastrzeżeń dotyczącą zamierzeń nowej koalicji. W związku z niedotrzymaniem umowy koalicyjnej przez pana starostę Adama Fujarczuka, podpisanej po wyborach w grudniu 2010 roku, poprzez pozbawienie Platformy Obywatelskiej uczestnictwa w organie wykonawczym, którym jest zarząd powiatu, oświadczamy, że koalicja takim działaniem pana starosty została zerwana. Wobec powyższego faktu, a także w imię odpowiedzialności przed wyborcami, oświadczamy, że Platforma Obywatelska znalazła się w opozycji wobec obecnie działającego zarządu.
Tym samym nie bierze odpowiedzialności za podejmowanie przez zarząd powiatu decyzji. Platforma mówi o różnicach dzielących byłych koalicjantów. Starosta wydaje się być zdziwiony i odwołuje się do współpracy, która trwała dwie kadencje. Ja jestem tym zdumiony i zaskoczony. Dwie kadencje, razem funkcjonowaliśmy, razem na zarządzie podejmowaliśmy decyzje jednogłośnie. Jednogłośnie podnosili panowie rękę do góry i dzisiaj mówimy po prostu o złej współpracy. Nie rozumiem, nie wiem. Jednak Platforma Obywatelska twierdzi, że okres wspólnego rządzenia określony był wieloma kompromisami. W tym oświadczeniu zawarliśmy 10 punktów, które mogły być również przyczyną tego, że występowały między nami różnice w zarządzie powiatu i występowały te różnice. Czy Platforma wcześniej, przed wyjściem z zarządu, nie sygnalizowała, że to jest sprawa do załatwienia? Proszę pana, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Radni Platformy byli członkami zarządu. No przecież dwóch radnych Platformy było członkami zarządu. Mieli realny wpływ na to, co się dzieje. Głosowali razem z nami i powiem uczciwie, ja nie znam dokładnie tych 10 punktów, które tutaj panowie przedstawiacie. Moi koledzy z Platformy, którzy zasiadali w zarządzie, mówili wystarczająco głośno, żeby można było ich usłyszeć i stanowczo. Także my naprawdę realizowaliśmy też te postulaty, które oni przedstawiali. Myślę, że częściej mieli większy wpływ na sprawy, jak nawet wicestarosta z PSL-u. Jedne z poważniejszych zastrzeżeń dotyczą opieki zdrowotnej, wysypisk śmieci, rzekomo niedostatecznej kontroli nad dworem biskupim oraz sytuacji w Nyskim PKS. Wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec wszelkich planów częściowej bądź całościowej prywatyzacji szpitala w Głuchołazach. Sprawa prywatyzacji szpitala w Głuchołazach. No nikt nie prywatyzuje. No, nie rozumiem, skąd takie sygnały. Uważam, że w tej chwili nie zapadły żadne decyzje wiążące co do ZOZ-u Głuchołazkiego. Nie zapadły decyzje co do oddziału szpitalnego w Paczkowie. Co do wysypisk śmieci, faktycznie jest to problem, który trwa zbyt długo. Co do tego nie mam wątpliwości. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw względem likwidacji oddziału reumatologii w szpitalu imienia Jana Pawła II w Paczkowie i ograniczeniu funkcjonowania tej placówki w gminie Paczków. Punkt 6. Uważamy za niedopuszczalne bierne przyglądanie się przez zarząd posiadający w strukturze starostwa inspektora nadzoru budowlanego i konserwatora zabytków niejasnym i niekorzystnym działaniom właścicieli niezwykle cennego historycznie dworu biskupiego w Nysie. Wyrażamy głębokie obawy, że brak spójnego i precyzyjnego planu rozwoju spółki PKS Nysa, brak porozumienia z gminami powiatów w zakresie przewozów, a także spowodowanie wielotygodniowego zamieszania przy zmianie kierownictwa spółki mogą wpłynąć niekorzystnie na kondycję przedsiębiorstwa. Za niewystarczające działanie powiatu wobec nielegalnie działających wysypisk śmieci w Skoroszycach i przy ulicy Saperskiej w Nysie, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Pozostający w zarządzie wicestarosta Biłobran uważa, że ocena nowego zarządu jest przedwczesna. Moim zdaniem jest to przedwcześnie, falstart, po prostu falstart, bo jeszcze kilka tygodni temu no, siedzieli w tej ekipie, więc nie widziałem przeszkód, żeby mogli te wszystkie sprawy realizować w taki sposób, jak dzisiaj to opisują, że coś jest nierobione. Platforma mimo wyjścia z zarządu ma dalej przewodniczącego rady i nie zamierza dobrowolnie z tego rezygnować. Platforma Obywatelska jest koalicją, przecież no jest pan przewodniczący Rady Powiatu z Platformy Obywatelskiej, jest wiceprzewodniczący Rady Powiatu z Platformy. To się udało odwołać. No jeśli się nie udało odwołać, to znaczy, że ci, którzy mają większość, akceptują tą sprawę i pan przewodniczący jest. Czy przewodniczący Aronowicz zostanie na stanowisku? Platforma nie chce dobrowolnie rezygnować. Panie redaktorze, w początku sesji nie ma takiego punktu. Czy jest taki pomysł? Proszę pana, pomysłów jest wiele. Na dzisiaj nie ma takiego. Czas pokaże, czy nowa koalicja zmieni sposób kierowania powiatem i jakie problemy uzna za priorytetowe. Odkąd uczniowie klasy 5 C z Nyskiego Mechanika zdawali maturę, minęło pół wieku. Spotkanie po latach przyniosło odpowiedzi na wiele pytań, które nurtowały ich od tamtego czasu. Jak bardzo się zmienili, czy Jurek nadal jest rudy i czy Wojciech z Niwnicy wreszcie obliczył moc bierną. Proszę,
zacząć od sprawdzenia obecności, tak? W maju 1973 roku 27 uczniów klasy 5C na kierunku spawalnictwa zdawało pierwszy w życiu egzamin z dojrzałości. Mieli wtedy po 20 lat i głowy pełne marzeń. Ku dorosłości prowadził ich profesor Janusz Zacharski. To była pierwsza klasa, którą objąłem po studiach i doprowadziłem ich do matury. Później jeszcze miałem jedną klasę, którą doprowadziłem do matury i w roku 1977 przeszedłem do pracy w fabryce samochodów dostawczych. Ale choć minęło tyle lat, profesor doskonale pamięta swoich podopiecznych, wszystkich razem i każdego z osobna, bo połączyła ich prawdziwa męska przyjaźń i wzajemny szacunek, którego najlepszym dowodem jest wizyta, jaką zaraz po maturze złożyli wychowawcy. Młodzi mężczyźni zakończenie szkoły postanowili świętować ze swoim profesorem i to na 15 metrach kwadratowych. To jeszcze odebrali świadectwa i przyszli całą klasą przyszli do mnie do domu podziękować. No, bardzo było sympatycznie, bardzo było wzruszająco. Dziś profesor Zacharski jest naprawdę dumny ze swoich wychowanków. Śledził ich losy i z większością z nich przez te wszystkie lata utrzymywał kontakt. Menadżerowie, nauczyciele, przedsiębiorcy, profesor, ksiądz i burmistrz. To uczniowie 5C. Że nigdy pan do mnie nie mówił ani rurek, ani kapała. Zawsze pan mówił albo czołg, albo 102. Bo kiedyś byłem rudy, więc od takiego małego. Przeniosło się to dzięki koledze tutaj, Kuba. Przezwisko ze szkoły podstawowej przeniosło się do średniej i tak zostało. No dziś już nie ma o czym mówić. Ojciec z Niwnicy. Przez profesora Karola Szybkę, jak tłumaczył moc bierną. I według tego wykresu wynikało, że tam był jakiś tam... Wojciech z Niwnicy jechał tak, tam Jan z Konradowa tak, a ten i tak zostało już Wojciech. I chyba do dzisiaj trwa. Wspomnień czar trwał przez cały weekend, a już w kolejny tym razem 50-lecie od ukończenia szkoły i matury. Świętować będzie wychowawca 5C profesor Janusz Zacharski. W miniony weekend na boisku w Odmuchowie odbyły się derby powiatu nyskiego w piłce nożnej. Było to najciekawiej zapowiadające się starcie 27 serii spotkań w opolskiej czwartej lidze. 8 czerwca o godzinie 17 na boisku w Odmuchowie odbył się mecz pomiędzy Czarnymi Odmuchów a Spartą Paczków. Spotkanie to rozpoczęło się po myśli przyjezdnych, ponieważ wyszli na prowadzenie już w 10 minucie meczu. Radość zawodników Sparty nie trwała jednak długo. Po kilku efektownych akcjach Czarnym udało się wyrównać wynik i spotkanie zaczęło się od nowa. Kolejny gol został strzelony przez zawodników Paczkowa i Odmuchów ponownie musiał odrabiać straty. Gdy wydawało się, że wynik do przerwy zostanie zachowany, zawodnikom Odmuchowa udało się w ostatniej minucie wpakować piłkę do bramki i było 2-2. Druga połowa meczu rozpoczęła się tym razem szczęśliwie dla gospodarzy i po raz pierwszy wyszli podczas tego spotkania na prowadzenie. Większość drugiej odsłony meczu była popisem ze strony obu drużyn, w jaki sposób można nie wykorzystać prawie 100% okazji. Końcówka meczu była natomiast pełna emocji. Po faulu na zawodniku Odmuchowa sędzia podyktował rzut karny, który został wykorzystany przez Czarnych i ich przewaga wzrosła do 4-2. Dwie minuty później sytuacja powtórzyła się, jednak tym razem po drugiej stronie boiska i rzut karny podyktowany był dla Sparty. Końcowy wynik spotkania Czarni Odmuchów Sparta Paczków to 4-3. Mecz nerwowy, każdy podchodzi do tego z większym zaangażowaniem, chodziło, że zmierzymy do każdego. Udało się zdobyć 3 punkty, cieszymy się z tego. Sędzia trochę nie pomaga ani jednym, ale drugim. Cieszy nas zwycięstwo. Zaangażowało było na 100%, bo nawet więcej. Zostawili dużo zdrowia na boisku i dzięki temu jest wynik. A szkoda, no mówię, w drugiej połowie mogliśmy sobie w ciągu 15 minut spokojnie ułożyć ten wynik po kilku świetnych sytuacjach i nie byłoby takim nerwowym końcówki. Czarni Odmuchów wygrali derby powiatu nyskiego, dzięki czemu umocnili się na drugiej pozycji w lidze i przybliżyli do awansu. Sparta Paczków z dorobkiem 42 punktów zajmuje obecnie 8 miejsce w tabeli. Emocji, ale zupełnie innych doświadczyli kibice w Namysłowie. Podczas spotkania z Odrą Opole zawodnik gości Tomasz Drąg stracił przytomność i był reanimowany. Piłkarz obecnie przebywa w szpitalu na badaniach. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejne wydanie wiadomości z naszego regionu zapraszam w środę, 12 czerwca. Do zobaczenia.